Cześć, to my. Witamy Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam nowy kurnik dla... Tutaj na razie na górze jest położony worek foliowy, bo nie mamy czym dać dach czy coś takiego, jakąś blachę czy coś. Papel. Będziemy kombinować. No i tu jest kurnik dla... Tutaj takie małe drzwiczki. No. Niepotrzebne są większe. Tam już jest kogucik przełożony. Tu ma ciepło. Pokaż, no ma 1,25 m na taki kwadrat zrobiony. No. Ja może wejdę, pokażę wam. O! Sami go robiliśmy, to tak o, może tutaj być kogucik piękny. Nie za dobrze. No ale... Trochę wystają po bokach te płyty, ale to się może później dotnie. Tutaj daliśmy, bo były takie szpary duże. No. Tutaj mieszamy kogucikowi karmę. Trochę karmy od gołębi, trochę od papug i, no i trochę takiej owies i trochę ospy i takiej karmy dla małych kurcząt, coś takiego. No, no, no. Tu ma wodę. Tam sobie siedział. Pokaż, jaki zrobiliśmy mu... No, gniazdo. Przykręciliśmy gniazdo. Do tego kogucika będą dokupywane 3 kurki. O kur... kogucik mały, jak... Łapę go jak gołębia. Tak. Chciałem spróbować, co nie? I z... Normalnie go wziąłem na ręce, tak jak gołębia złapałem. No. Fajne ma łapcie. Pokażę wam, jak się patrzy, czy to jest rasowy kogucik. Pan nam mówił. Oj, nie bój się. Tutaj rasowy kogucik lub kurka powinna mieć ten palec obok tego. Nieowłosiony. Ten drugi, owłosiony ten. A ten tylko jeden taki nieowłosiony. Nieopierzony znaczy. Ma tutaj obrączkę. Była pokazywana na odcinku innym. Nie, nie było. Nie? 19 roku kogucik. Złapę go jak gołębia, pokażę wam. O. Trochę większe od gołębia, od tego karłacza, no to nie. O, tak, zostawię go. O, pokażemy wam teraz wyjście dla kogucika. Wychodzimy. Zamykamy. O, zamykanie jest takie. O, to pokażę. Kutka będzie. Tutaj taka dziurka na kutkę jest. Dzisiaj prawdopodobnie założymy kutkę. Jak jakąś znajdziemy w domu. Sorry, że słyszycie samochody, ale to jest przy drodze. Tutaj jest takie na taki patyk czy coś. No, otwórz. Tutaj taki sznurek przykręciliśmy. O, o, tutaj się zawiesza. No i tu taka drabinka dla niego. Kładziemy mu na dzień, wychodzi sobie. Dzisiaj raz go wypuściliśmy. Czekajcie. Bo tak musi się przyzwyczaić trochę. O, tego kurnika. Pomogłem Kasprowi. O, jeszcze. Ej. Zaczekajcie. O, jest. O. Tutaj płyty odstają trochę, ale to się, no tak jak mówiłem, może się dotnie, może się zostawi. Nie, odetnie. No, odetnie. Tutaj też tak wystaje. O, do góry. No. Od góry on tak wygląda. Nie wiem, czy widzicie. Bo mi się odbija słońce od telefonu i ja nie widzę. Tutaj zawiasy dwa. Jeszcze wam pokażemy, jak zrobiliśmy. Znaczy, poczekaj. Jeszcze go postawiliśmy na takich nóżkach, jakby. Nóżkach, tak. Zrobiliśmy. Żeby płyta nie leżała centralnie na ziemi, bo mogłaby spleśnieć. No, pokaż teraz, na co zrobiliśmy ściany, żeby się dobrze trzymały. Ściany są dobre. No, takie oto. O, takie. Coś. Tutaj jest taki. Nie wiemy dokładnie, jak to się nazywa. O, z tej strony też. Są dwa takie. No, wejście niepotrzebne. Nie, jest niepotrzebne duże. Tutaj jeszcze wzięliśmy tą płytę. Połączyliśmy z tą tutaj z paksami. Od góry do dołu. No i to będzie koniec tego odcinka. Jak wam się odcinek z kogucikiem i z kurnikiem nowym spodobał, to zostawcie tutaj 10 łapek w górę i nagramy kolejny odcinek z tego kurnika. Cześć!